typu srebrny krzyżyk. Jest to bluza. Hej, witajcie już w ostatnim vlogmasie. Dzisiaj jest Wigilia. Od razu chciałabym Wam życzyć zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, ponieważ jest to naprawdę, moim zdaniem, bardzo niedoceniany czas i zapominany przez ludzi, że jednak w tym dniu, czyli dzisiaj, w Wigilię, urodził się Jezus Chrystus. To tak naprawdę my to celebrujemy, a dajemy sobie prezenty tylko po to, żeby to upamiętnić. Te wszystkie potrawy i to miejsce przy stole, dzielenie się opłatkiem. Chyba każdy wie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że super spędzicie te święta, że jak najlepiej. Mi jest okropnie przykro, ponieważ moja mama nie pojedzie z nami dzisiaj na Wigilię. Czuję się nie najlepiej i tak jak już wspomniałam, jest mi ogromnie przykro, bo co roku te święta od COVID-a muszą być nie takie jak kiedyś. Po prostu są inne, coś zawsze musi być nie tak i w tym roku niestety mojej mamy nie będzie, ale już mam nadzieję, że jutro albo w drugi dzień świąt moja mama pojedzie razem z nami, całą rodziną, całym kompletem i te święta będą udane. Ja muszę zapakować prezenty, tego jeszcze nie robiłam. Mniej więcej Wam pokażę, co kupiłam swoim bliskim i je po prostu zapakujemy. Stwierdziłam, że zostawię to na ostatnią chwilę jak zwykle. Nie chcę po prostu, żeby ktoś się dowiedział przed, co jest dla tej osoby. Chyba logiczne i zrozumiałe. Ja w święta nie będę nagrywać, od razu mówię, ponieważ chcę odpocząć. Nagrywałam w sumie codziennie od początku grudnia. Chcę po prostu zapomnieć trochę o tym i spędzić święta w spokoju, z rodziną, odpocząć. Muszę przyznać, że w ogóle nie odpoczywałam jeszcze i chyba to jest ten czas, kiedy ja odpocznę. I byłam już dzisiaj na przedświątecznym spacerze, niestety sama. Ale pamiętajcie, ruch także jest ważny. Dzisiaj jest Wigilia. Jezu, ja w ogóle w to nie wierzę. Ja nie wierzę, że dzisiaj jest Wigilia, że to jest ten dzień. Za bardzo tego nie odczuwam. Jeszcze dodatkowo mojej mamy nie będzie. Będzie brakować jednej osoby. Mam nadzieję, że mimo wszystko będzie dobrze. Oczywiście mojej mamie przywieziemy te potrawy. Jestem w garażu i Wam tak z grubsza pokażę, co kupiłam moim bliskim. Będę mówiła tak dosyć cicho. Mojej mamie kupiłam masło do demakijażu. Jest z Face Balm. Ma w ogóle bardzo piękne opakowanie. Do tego z Botanic Skin Food taki zestaw kremów do rąk. Jest przepiękny, uroczy i moja mama bardzo lubi kremy, więc mam nadzieję, że się jej to spodoba. Mleko kokosowe, orzech włoski, mleko owsiane, róża, mleko migdałowe, cannabis. Nie wiem, co to jest. Więc to jest bardziej do pielęgnacji, a oprócz tego jeszcze zamówiłam piżamę. Ona jest zapakowana, więc nie będę jej odpakowywać, ale wygląda mniej więcej tak. Jest ona w cytrynki, na ramionczka albo na krótki rękawek, już nie pamiętam, ale z krótkimi spodenkami. To są cytrynki, a na stronie pisało, że ananas.
więc nie wiem, nie mam pojęcia. Dla mojego brata kupiłam koszulkę i ona także jest zapakowana, więc nie będę jej odpakowywać. Mniej więcej wygląda ona tak i jest z nadrukami, cała różowa. Mam nadzieję, że mu się spodoba. On lubi ubrania, więc postawiłam na ubrania. I dla mojego taty dwa swetry. Ja ogółem robię dla rodziców prezent razem z bratem, więc to jest ode mnie i od mojego brata. Takie dwa swetry, jeden w takim kolorze musztardowym, a drugi w takim niebieskim. Hej, ja już jestem po Wigilii i było naprawdę bardzo przyjemnie, ale muszę stwierdzić, że to nie była taka typowa Wigilia jak co roku. Jednak odczuwałam brak obecności mojej mamy, w sensie właśnie brak nieobecności mojej mamy, chyba tak poprawnie. W ogóle będąc coraz starsza, nie odczuwam tej magii świąt, co jest troszeczkę przykre i bardzo nad tym ubolewam, ponieważ gdy byłam mniejsza, czułam mocniej po prostu oddziaływanie tych świąt. Rzeczy na przykład w sklepach zaczynają pojawiać się już w wakacje, koniec wakacji, co jest też bardzo dziwne. Nawet jadąc samochodem w radiu nie leciały kolędy. Było mi strasznie ciężko w ogóle znaleźć jakiekolwiek radio z kolędami. Czegoś mi brakowało, ale tutaj też nie chcę narzekać. Nie, muszę się ogarnąć. Nie narzekam, tylko po prostu było inaczej. I jeżeli chodzi o prezenty, ja wam je pokażę, ale nie mam na celu się chwalenia. Nie będę wam na przykład pokazywać pieniędzy, bo to jest bez sensu i nie. Od mojego kochanego brata dostałam dresy w takim kolorze. To są zwykłe dresy, joggersy. Dresy mi się na pewno przydadzą i są właśnie w takim kolorze. Ja mam w sumie podobne, ale jest to inny kolor. Sobie sama kupiłam na święta spodnie w takim wzorze, a drugie mam na sobie. Tak, tutaj oczekiwania versus rzeczywistość. Założyłam, żeby przymierzyć, czy na mnie spoko leżą. Właśnie mam takie. Dostałam też mnóstwo skarpet. Takie świąteczne, w donaty, pieski, kotki, misie, nieważne. Coś, o czym marzyłam. Marzyłam, w sensie chciałam od dłuższego czasu. Jest to biżuteria. I jest to po prostu srebrny krzyżyk na łańcuszku. Wiecie, biżuteria tutaj na szyję. Jestem wdzięczna za to. I oprócz tego czekolada. Taką czekoladę z Lindy dostałam też od mojego brata. Dużą czekoladę dostaliśmy wspólnie od babci. I prezent od mojej przyjaciółki, którego kompletnie się nie spodziewałam. I jestem tobie, Gabrysia, bardzo wdzięczna. Ja powiem, że to jest od Gabrysi, bo jakby myślę, że jak ktoś oglądał mnie wcześniej, to wie, kto to jest Gabrysia. Pokażę wam po prostu. Czekolada Lindor. Ja nawet nie wiem, co tutaj jest w środku. Może to otworzę.
Aha, bo tutaj jest jakoś zapakowane. Dobra, nie będę tego otwierać, ale takie urocze serduszko. Żeby jeszcze bardziej osłodzić mi życie, Milka czekoladki. Batony B-Ruff Energy, czyli takie bardziej proteinowo-daktylowe, nie wiem w sumie. Bardziej w stylu superfood. Carmex, z którego ogromnie się cieszę, ponieważ opowiadałam, że zgubiła mi się kosmetyczka, w której miałam Carmexa i dostałam Carmexa. Ale tej rzeczy to w ogóle się nie spodziewałam. Jest to bluza. Jest to bluza, którą kiedyś przymierzałam, ale jej nie kupiłam, ponieważ nie było wtedy też mojego rozmiaru, albo nie byłam pewna i ją dostałam. Jestem wdzięczna, ja jestem po prostu za wszystko wdzięczna. Jestem wdzięczna za ten dzień i ja już chciałabym zakończyć serię vlogmasów, ponieważ jest to ostatni vlogmas, 24, Wigilia. Jest mi ogromnie miło, że mogłam nagrywać te vlogmasy, że ktokolwiek mnie oglądał. Mimo to, że nie było to jakoś bardzo dużo osób, to jednak część ciągle regularnie oglądała moje vlogmasy, a może obejrzy. Teraz będą święta Bożego Narodzenia, ja chcę odpocząć i nie będę nagrywać, więc mam nadzieję, że mnie zrozumiecie i będziecie wyrozumiali. Jaki będzie kolejny film, nie mam pojęcia. Chciałabym Wam życzyć jeszcze raz radosnych, wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję Wam jeszcze raz i widzimy się w następnym filmie. Czy przed Nowym Rokiem, czy już pod Nowym Roku. To się okaże, jaki będzie mój dalszy los. Co się ze mną stanie? A może co się nie stanie? Zobaczymy. Pa, pa! Wesołych świąt!